Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Przypominam, że konkretne minuty, w które możecie kliknąć z moimi odpowiedziami, znajdują się w opisie filmu, a my nie czekamy, tylko zaczynamy. Dzisiaj pierwsze pytanie od Doroty. A co w przypadku z nadczynnością tarczycy, TSH 0,008, wysoki trap, insulinooporność i duża nadwaga? Doroto, przypuszczam, że pytasz o to w odniesieniu do żywienia ketogenicznego, więc w takim wypadku nie ma przeciwwskazań na pewno do ketozy. Szczególnie przy insulinooporności i nadwadze, gdzie wiemy, że zazwyczaj jest problem z metabolizowaniem po prostu cukru i ze zbyt wysokim właśnie poziomem czy to glukozy, czy insuliny, więc tutaj żywienie niskowęglowodanowe no według mnie jest jedną z lepszych opcji, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z tym problemem. Pytanie, co jest też przyczyną nadczynności tarczycy, bo tutaj ją też warto zaadresować. Czasem są to guzki, szczególnie toksyczne właśnie na tarczycy. Może to być też zapalenie tarczycy, szczególnie choroba Gravesa-Bacedowa, więc jakby no to są takie dwie, powiedziałabym, najczęstsze przyczyny nadczynności. Natomiast to, co ogólnie też jest zalecane, nie tylko mówię tutaj pod kątem keto przy nadczynności, to jest właśnie wyregulowanie glikemii i poziomu właśnie glukozy we krwi. I w tym nam jak najbardziej keto może skutecznie pomóc. Poza tym rzeczy, które warto zrobić, to na pewno żywienie przeciwzapalne, czyli zobaczcie, w sumie wszystko to, co również przy niedoczynności jest istotne, no to tutaj też będzie ważne, czyli raczej dobre tłuszcze, dieta bardziej w stronę śródziemnomorskiej, ketogenicznej, takie żywienie przeciwzapalne, bogate odżywczo, to przy nadczynności również będzie ważne, bo tutaj tak samo jak przy niedoczynności mamy do czynienia z pewnym stanem zapalnym w organizmie, z którym po prostu musimy sobie poradzić. Wsparcie wątroby, wsparcie trawienia, wsparcie żołądka, jelit, czyli też przeprowadzenie tego, jeżeli ketoadaptacji, to w sposób lekkostrawny, tak żeby tutaj nie pojawiły się jakieś dodatkowe problemy. Moim zdaniem zdecydowanie też wsparcie suplementacyjne. Ograniczamy całą przetworzoną żywność, jakąś chemię, ale też zwracamy uwagę chociażby na estrogeny środowiskowe, które tutaj mogą być problemem, na toksyny, które mogą być problemem. No i taka różnica pomiędzy nadczynnością a niedoczynnością to, że goitrogeny, które raczej ograniczamy przy niedoczynności, tak naprawdę mogą być pomocne przy nadczynności, więc tutaj można je włączyć tak naprawdę i tutaj jakiś na przykład surowy kalafior zmiksowany typu ryż z kalafiora, no to akurat będzie raczej na plus. Więc według mnie nie ma przeciwwskazań, jak zwykle dobrze prowadzone żywienie ketogeniczne tutaj jest warunkiem i jak najbardziej może nam pomóc zarówno przy niedoczynności, o której piszesz, jak i przy insulinooporności czy nadwadze. Pytanie od Sir Psycho i pytanie jest długie, a w sumie nawet są takie pytania dwa. Najpierw zacznijmy sobie od tego, co napisałeś wcześniej, czyli o kwestiach skurczów. Piszesz, że jesteś na keto od ponad tygodnia i do węgli póki co nie mam zamiaru wracać, że suplementujesz zarówno potas, jak i magnez w cytrynianach, sód w postaci soli kłodawskiej i dodatkowo jeszcze właśnie elektrolity z Formecu, tutaj witaminy z grupy B i dostałeś skurcze łydek rano. Tak mocne, że nie mogłaś sobie z nimi poradzić. I czy to jakiś dysbalans, czy może sodu za mało w porównaniu do magnezu i potasu? Jeżeli jakby używasz soli kłodawskiej, no to przypuszczam, że tego sodu wcale nie jest jakoś mało i raczej nie będzie to przyczyna. Ale tak, jesteś jakby krótko na keto i też tam za chwileczkę przejdziemy do tego, że no nie masz jakichś dużych zapasów, więc prawdopodobnie po prostu tracisz te elektrolity, więc być może jeszcze tych elektrolitów jest za mało. Nie wiem, jakiej ilości je suplementujesz. Ja tydzień temu też mówiłam o tym, że nawet 500 mg magnezu, nawet 3000 mg potasu to są takie ilości, które u niektórych są konieczne, szczególnie na ketoadaptacji, szczególnie u osób jeszcze aktywnych fizycznie do tego, więc być może tego jest wciąż u Ciebie za mało.
No bo na pewno to nie jest normalne, że mamy aż takie skurcze i większość osób, jeżeli jakby to wszystko ma dobrze zbilansowane, to nie dotyczą ich te problemy. Być może u Ciebie jest problem z wchłanianiem tych suplementów i tutaj pytanie, czy nie masz jakichś problemów jelitowych, trawiennych i tak dalej, no bo może po prostu to Ci się dobrze nie wchłania. Miałam też takie przypadki podopiecznych, u których cytrynian magnezu na przykład nie wchłaniał się zbyt dobrze. I warto poszukać tych innych źródeł. Ja na przykład też mam chyba z Labuan taurynian magnezu, z tego co pamiętam, więc jakby są też inne formy, które możesz sobie wypróbować i być może jakby w ten sposób lepiej uzupełnić te elektrolity. Niektórzy też oczywiście robią sobie takie kąpiele w soli magnezowej czy w soli Epsom. No, są jakby opinie, że to się w ogóle nie wchłania, ale moim zdaniem, no, dlaczego nie spróbować na przykład czy to w wannie, czy jeżeli nie ma ktoś wanny, na przykład wymoczyć sobie nogi właśnie w takiej wodzie z dodatkami tych elektrolitów i też jest to jakby jeszcze inna metoda na spróbowanie po prostu zwiększenia ich, czy na przykład stosowanie takich oliwek magnezowych na skórę. Więc tutaj na pewno warto po prostu spróbować jeszcze to zwiększyć i też zobaczyć, czy ta dieta jest jakby wystarczająco bogata też w te składniki, bo tak naprawdę magnez, potas też powinniśmy sobie dostarczać z pożywienia, więc po prostu sprawdź listę produktów, które mają tych elektrolitów, tych składników mineralnych dużo, no i postaraj się, żeby to keto było też bogate odżywczo samo w sobie, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Natomiast kolejny temat, który poruszyłeś, chcę przytyć. Z węgli przeszedłem niedawno na keto, mam 3100 kalorii bilans i coś czuję, że to za mało. Mam trochę niedowagę, 59 kg przy 181 cm. Teraz sporadyczne treningi siłowe. Dziennie robię 20 km na rowerze w umiarkowanym tempie, chociaż jak jestem na keto, to mam więcej energii i na imprezę rowerem jadę na pełnym gazie, czego dawno nie miałem, no tak to często bywa. Praca na powietrzu, prowadzę zajęcia ruchowe dla dzieci, to akurat totalnie bez wysiłku. Myślę, by ten rower jakoś przerzucić na elektryczny. I tu za chwilę będzie pytanie o białko, ale sobie jeszcze odnieśmy się do tego, co napisałeś. 3100 kalorii u Ciebie... To rzeczywiście może być mało, chociaż nie powinno to sprawiać, że chudniesz przy takiej ilości. No wiadomo, zależy to od aktywności fizycznej, więc ja bym ograniczyła właśnie, tak jak zresztą już zrobiłeś, te treningi siłowe. Raczej weszłabym na wyższe białka niż takie adaptacyjne i na wyższe węglowodany trochę, jeżeli jakby będziesz się z nimi dobrze czuć. Tu piszesz, że jadłeś nawet właśnie 100 gramów węglowodanów, więc być może to będzie u Ciebie ok. Chociaż jeżeli chcesz wejść w ketozę, no to jakby najpierw warto w nią wejść. Nie wiem, czy przy 100 gramach wejdziesz. Może tak. No i później jakby to zwiększać. Na pewno możesz, pisałeś, że tutaj źle reagujesz na orzechy, którymi chciałeś doładować te tłuszcze. Są też inne metody. Naprawdę no, sam tłuszcz jest jakby bogaty odżywczo, więc dodawanie sobie różnych właśnie źródeł tłuszczu, czy to też oleju MCT, czy właśnie oleju kokosowego, czy staraj się jakby te różne źródła tłuszczu dobrze bilansować, żeby to nie było tylko jedno źródło. Też tłuszcze nienasycone, ale również nasycone jak najbardziej. No i po prostu dokładanie tego do dobrego, zbilansowanego posiłku, czyli jakieś białko, czy to jaja, czy mięso, czy ryba, warzywa, no to powinno to dać efekt. U Ciebie polecałabym też wsparcie takimi po prostu koktajlami, keto koktajlami, czy na przykład jak to jest około gdzieś tam wysiłkowo, powiedzmy masz też pracę na świeżym powietrzu, to można też do tego nawet dodać, jeżeli ktoś na przykład lubi i dobrze reaguje, nie wiem, jakiegoś banana, ale na przykład ryboza będzie bardzo dobra, dobrej jakości właśnie białko, do tego dolać sobie troszkę oleju MCT, zrobić to, jeżeli dobrze reagujesz na nabiał, to może to być na nabiale, jakimś tam jogurcie, kefirze albo po prostu na mleku roślinnym, wrzucisz w to awokado, wrzucisz to, nie wiem, w to surowe żółtka jaj i już ta kaloryczność naprawdę idzie w górę, czy jakieś nasiona, jeżeli dobrze na nie reagujesz, a niekoniecznie na orzechy. Więc jakby można to podkręcić i jeść jeszcze więcej kalorii i bardziej w takiej płynnej postaci to też będzie bardziej lekkostrawne. Natomiast ja bym raczej nie przerzucała się na elektryczny rower, bo to też nie chodzi o to, żeby jakoś totalnie ograniczać aktywność fizyczną. Bardziej, jeżeli rzeczywiście nie będziesz mógł przytyć, bo rzeczywiście u niektórych osób na ketoadaptacji ciężko jest przytyć i to nabieranie masy mięśniowej, to zwiększanie wagi ja zazwyczaj obserwuję u moich podopiecznych, których prowadzę właśnie po adaptacji, kiedy już jakby jesteśmy w stanie ketozy i wtedy rzeczywiście możemy zwiększać tą naszą wagę.
ale po prostu w takim wypadku też, jeżeli to u Ciebie nie nastąpi, to poszukaj ewentualnie innych przyczyn, bo u niektórych osób, na przykład pasożyty, uniemożliwiają nabieranie wagi. Są pewne schorzenia, które również, na przykład nadczynność tarczycy właśnie, czy choroba Gravesa bazedowa, które zazwyczaj sprawiają, że za szybko nasz organizm pracuje, za szybki mamy metabolizm i też niektóre osoby chudną. Więc po prostu jeżeli to jakby zobaczysz, że nie pomaga, no to warto poszukać też tej innej przyczyny tego, że ta waga jest zbyt niska. I pytałeś, ile białka. Słyszałem, że 0,8 do 1,5, gdzie 1,5 to jest totalny maks. Według mnie niekoniecznie, bo zobacz, ty masz niską wagę wyjściową, więc jakbyś, powiedzmy, był w swojej wadze, załóżmy to około 70, czy nawet wyższej, bo to też zależy od budowy ciała, no to automatycznie byś miał tego białka więcej. Więc teraz też spokojnie, myślę, że 2 gramy na kilogram masy ciała to spokojnie możesz jeść. Ja bym raczej w tych górnych granicach oscylowała. I też znowu obserwuj, jak się czujesz. Tak samo jak z węglowodanami. Może to być 50 gramów, może to być u siebie 100, może to być i 200 u niektórych osób. I też jakby obserwuj same swoje samopoczucie. Myślę, że nie najważniejsze jest to, żeby być w jakimś mocnym stanie ketozy, tylko żeby właśnie jakby wyregulować te parametry, które no nie do końca są dobre, żeby w Twoim wypadku po prostu przytyć i po prostu czuć się lepiej. Więc tutaj to trzeba naprawdę dopasować do siebie, obserwować się. Najlepiej też, ja teraz nieraz moim podopiecznym polecam prowadzić taki dzienniczek, żeby sobie po prostu zapisywać, jak się czujemy, co tam się dzieje. No tak, żeby po prostu optymalizować jakby ten nasz styl życia pod siebie, a nie pod jakieś wytyczne, bo ktoś napisał, że ma być tyle gramów węgli na keto albo białka, bo to nie o to chodzi. A teraz w drugą stronę jest pytanie od Agnieszki. Joanno, dziękuję za Twój kanał, jest to dla mnie cenne źródło wiedzy o diecie ketogenicznej. Jestem na ketoadaptacji od około 3 tygodni. Dodam, że to już moje trzecie keto podejście, 2 poprzednie skończyły się zniechęceniem, bo nie schudłam. Staram się jeść różnorodnie, bogato odżywczo, przy klasycznym makro ketoadaptacyjnym 15-85, kaloryce 1800. Jem bardzo mało na biało, jedynie masło, jeśli już to na białkozi owczy. Trenuję 3 razy w tygodniu, treningi siłowo-wytrzymałościowe. Staram się trzymać IF minimalnie 14-16 godzin. Czuję się dobrze, choć póki co muszę suplementować magnez, potas. Nie chudnę, waga stoi w miejscu jak zaklęta. Robiłam badania w kierunku tarczycy Hashimoto, wszystko w normie. Czy przyczyną niechudnięcia może być to, że mam problem z dobiciem tłuszczy? Czasem brakuje mi około 10 gramów w dziennym bilansie i lekkim przekroczeniem węgli przekraczam maks o 10 gramów, nigdy więcej. Czy takie delikatne odbieganie w makro może zaburzyć ketoadaptację, a tym samym chudnięcie? I jeszcze jest pytanie o alkohol, bo czasem zdarza mi się wypić pół kieliszka czerwonego wina. Będę bardzo wdzięczna za odniesienie się do mojego komentarza, bo uwielbiam keto, ale potrzebuję jakiegoś sukcesu, aby dodatkowo się zmotywować. Z góry dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Droga Agnieszko, myślę, że to, że masz 10 gramów za mało tłuszczu, to nie jest przyczyna Twojego niechudnięcia, ani to, że masz 10 gramów za dużo węglowodanów czasem. Zdecydowanie nie. Pół kieliszka wina też nie powinno być problemem. To, co bym Tobie polecała, jeżeli chodzi o badania, czyli tarczyca Hashimoto, to możesz sobie pobrać mój e-book, który jest bezpłatnie do pobrania w opisie, właśnie o keto test, czyli badania na keto. I sprawdź, czy na pewno ta Twoja tarczyca dobrze funkcjonuje, bo ja tam operuję normami funkcjonalnymi, które Wam tam podałam, a nie tymi, które mamy w tych widełkach laboratoryjnych. I uważam, że to jest bardziej adekwatne, więc niekoniecznie u Ciebie jest wszystko w normie, po prostu. Natomiast nawet jeśli jest dobrze wszystko z tarczycą, to być może masz mocno spowolniony metabolizm. Chociaż 1800 kilokalorii na dobę, no to jest jakby taka dość dobra kaloryka, myślę już. Więc może to być też jakby kwestia jakichś tam innych problemów, często hormonalnych, które mogą się pojawić u kobiet, więc może w tym kierunku warto wykonać szerszą diagnostykę. Nie powiem Ci konkretnie, co u Ciebie jest problemem tego, że nie chudniesz, bo rzeczywiście z tego, co piszesz, to raczej książkowo podchodzisz do tematu. Na pewno ja nie zalecam makra ketoadaptacyjnego pod kątem chudnięcia. Nie uważam, że jak już jesteśmy po adaptacji, to jest najlepsze rozwiązanie. Tylko u mnie w kursie Schudnij na keto, no to makro jest inne, tak? Już nieraz też o tym właśnie mówiliśmy, że troszeczkę można podnieść węglowodany, jeżeli nie ma problemów ze skokami cukru, podnieść białko, a obniżyć ilość tłuszczów i wtedy zazwyczaj
to odchudzanie i ta redukcja idzie szybciej. Natomiast składowych odchudzania, oprócz właśnie kaloryki, makra, aktywności fizycznej, tego wszystkiego, co robimy okołożywieniowo, bo jak ktoś się na przykład nie wysypia albo jest chronicznie zestresowany, to będzie mu ciężko schudnąć. Jest też bardzo dużo innych aspektów, tak samo środowiskowych, właśnie hormonalnych, więc no, ciężko mi jest powiedzieć, co robisz źle, bo nie znam przypadku, ale właśnie dla takich osób jak ty przygotowałam kurs Schudnij na Keto, bo tam zawarłam chyba wszystko, co wiem na temat odchudzania, nie tylko na keto, ale jakby głównie w odniesieniu do jakby modeli niskowęglowodanowych, chyba już zmęczenie, więc polecam ci po prostu, też w opisie filmu znajdziesz link do tego kursu, się z nim zapoznać, bo tam jest naprawdę wiele godzin, wiele miesięcy mojej pracy, a tak naprawdę lat, bo to doświadczenie zbierałam latami i tam jest naprawdę masa materiałów i wiem, że osoby, które miały gdzieś tam problem z redukcją, no to już wiele osób do mnie pisało, że się odblokowało w tym temacie, więc być może jest to coś, co również Tobie pomoże. Okej, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Mam cały czas jeszcze od Was pytania, także za tydzień znowu się spotykamy na kolejną porcję pytań i odpowiedzi. A tymczasem pozdrawiam ciepło, życzę dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło, cześć.